Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku rodzinki zastępczej z płaczącą Nataszą, która jest bardzo nieszczęśliwa. Tak, ubolewa nad swoim losem. Popisuj się. Tutaj nasz mały histeryk. Ma wiecznie jakieś problemy. Co ty chcesz? Krystyna i ja zaprzyjaźniamy się. O, ho, ho. Tak, nasza Iga poszła robić zapiekanki. Chyba chce nam spalić kuchnię. Nie, żeby coś... Wracaj się. Zaczęłaś trup. Czemu ty tu chodzisz? Wolfgang? Ja nie mam słów do tego człowieka, okej? Czy on jest poważny? Siedzi i sobie czyta gazetę. Aha, no i tak, zaczynamy w ogóle o 4 rano. To zupełnie normalne, że oni o tej pory wstali. Ostatnio mówiłam, że normalne jest, że wstają o 6, no ale jednak chyba nie do końca. Boże, ty też masz taką twarz. Nie wiem, on jest chyba jakoś spokrewniony z Mariolą. O, Natoszka poszła na śniadanko, tak, twoja córcia zrobiła. Zobaczcie. Igusia tutaj nam szaleje. Jednak zmieniłam jej ten strój codzienny. Co ty robisz? Jeszcze śpisz? Chodź na śniadanie. Siostra zrobiła. Ja tutaj kazałam kamicę lekcję zrobić, biedna tutaj siedzi. Czy my tu mamy jakieś dziwne aha, dobra, bo to chyba jest oświetlenie po prostu. Ty tego chyba jako jedyna Kamila będzie miała odrobione lekcję. Taka zdumiacha. Bo ona wstała w ogóle w nocy. To mówię, idź sobie odrób lekcję. Poprawiłam im zabawę i... No. Sama skóra i kość, tak. Chodź. Skórą i kości, zjedz śniadanie. Natoszka nie ma tutaj w ogóle innych planów, nie wiem jakiej spełnić. No, na randkę, kiedy mamy wyjść na randkę, no powiedzmy. Aha, zapomniałam jego przebrać. Trudno. I co tam Natasza? Weź wyrzuć tą butelkę. I? Co tu się dzieje? Wolfgang, oprócz nocniki. I chodź też, dziecko, ty do pracy biegłeś, że... No, robią to. Może awans będzie? Albo podwyżka. Zobaczymy. Chyba prędzej podwyżka, bo na awans nie liczę. Wow. Znowu do szkoły dzieciaki wybywają. Szkoda, że jest środek tygodnia, bo może byśmy gdzieś wyszli z nimi, ale... Nie za bardzo jest czas. Co się stało? Ty masz taką masakryczną zabawę, chłopie? Czemu ja nie mam żadnych obrazów w tym domu? Naprawdę nie wiem. Ja ci poszturcham. Przeproś ją. Zobaczcie, o! Jezus, jak możecie mieć takie relacje? Przeproś. Pogawędka. Masakra. Gest. Piątka. Nie mam słów do tych dzieci. Chociaż ją przepraszał aż do skutku. Mnie to nie interesuje. Ach, Natoszka poszła przed telewizor. Weź prysznic albo weź sobie jakąś...
Kąpiel z bąbelkami, to sobie może, nie wiem, poprawisz trochę nastrój. A bo do szkoły musisz iść. Dobra. Niestety. O, ty już do pracy. To trudno. Nataszka, jak skończysz się kąpać, to... niestety nie ominiecie. Zoom. Hello. Robimy ci focie. W kąpieli. Podgląd. O, wszyscy poszli, jaka cisza się zrobiła od razu, w ogóle słychać, że nikogo nie ma w domu. Okej, okay, jest i Mariola. A Natan? O, Natan sobie tutaj siedzi fajnie. Dobra. Pouczymy ją korzystać. O, już się zaprzyjaźniliśmy. I Natanka. Do końca. A Mariolka co by chciała? No już w sumie nic. Dobra, chyba się nauczyła. Także nie, jeszcze się nie nauczyła. Łaskocze i bawi się ze mną. Gdyby chciała, by była prymuską i rozmawiać o hobby. Na randkę, no ja nie wiem, co z tą randką. Ciężko będzie. Nie mamy czasu na takie rzeczy. O, nasz pan pokojówka. Fajnie, że cały czas mamy tego samego. Ojej, mamy dziurę. Ty, może byś tak rachunki zapłaciła? Nie, żeby coś. Co się tam zepsuło? Kibel, co? No. No rany, zadzwoń. Po usługi. To jest. Panie, posprzątaj mi te talerze, bo mi tu śmierdzą. Idziemy za Nataszą. Tup, 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 tup. No, się tam pewnie nazbierało. Nie odchodzę daleko z tymi rachunkami. Wezmę sobie technikę naprawczego. Gdzie on jest? Majster, majster, on się tu nazywa, dobra. O, rany! Czy Wolfgang nie miał ogródka? Nie, boże, już się wystraszyłam. Wydawało mi się, że Wolfgang miał ogródek. Ale to chyba nie w tej serii. Nie pamiętam, który tam mój syn miał ogródek. The Sims 2 chyba... A już wiem, to Ania miała ogródek od prawnika, tak. Ale wydawało mi się, że Wolfgang kiedyś też. No, ja ci dam. Sobie skorzystaj tutaj. Szybciej tam trochę, co? Się zderczecie jak nie wiem co. Dzisiaj chyba nie mamy żadnych urodzin. Jeszcze sprawdzę, żeby nie było zaraz, że... Tak, dzisiaj dzień wolny od urodzin. Chociaż jeden. O. Coś tam się spełniło fajnie. No idź tam, Klementyna. Ponaprawiaj. Co tam, Natanek? Siusiu? Dobrze. Już na nocniczek. Kiedy Iga zaczęła pobierać lekcje gry na perkusji, w szkole brzmiało to jak bicie na alarm. Jednak to już przeszłość i ostatnio Iga dawała czadu tak bardzo, że otrzymała zaproszenie na miejsce perkusisty w szkolnym zespole. Jej! A bo my mieliśmy taki ten... Tak, mieliśmy mieć przecież... w starym domu, tym dużym takim, co budowałam, mieliśmy instrumenty i wszystko, mieliśmy sobie razem grać. A tutaj tego nie zrobiłam. Może im na górę wstawię. Jak dostaniemy pieniądze w niedzielę, bo teraz za bardzo nie mamy kasy. Jeremi, z twoimi ocenami na studia to będzie ciężko. Chodź tu na górę, chodź.
Musisz się naoglądać obrazów. Podnieś sobie rozrywkę i będziesz odrywał lekcję. Wow, przychodziłeś kolegę. Dobra, Nathan jest w porządku. To opróżni nocniczek. O której Wolfgang wraca z pracy? Chyba o 4:00. O kurczę, nie włączyłam sobie stopera. Nie wiem, ile nagrywam. No cóż, trudno. Myślę, że już z 15 minut to trwa. No, niecałe 15. Ale może jeszcze wyjdziemy gdzieś z Wolfgangiem. Do 17. Bawicie się razem? Chodź się tu przyłącz. Albo nie, nie, bo ona jest głodna. Naprawdę. Weź ją tutaj, niech ona ten. A ty się baw! Tak, i gdzie tu gdzieś wyjść? Z nimi wszystkimi, jak ciągle coś nie wiem. Wszystko posprzątane, a tutaj widzę, że jest brudny prysznic, koleś. Które to twoje biurko? To? Zdaje się, że tak. I guś, a ty? To będzie twoje. Tak jest, Kamila. Czemu ty jeszcze jesteś? Aha, bo ty jesteś ten. W podstawówce, dobra. Czemu ty płaczesz? Biedna Natasza, muszę iść z nią na randkę. Z Wolfgangiem. Przyspieszmy to, może nie wiem. Najwyżej jak wyjdzie mi odcinek za długi, to powycinam wam. O Jezus, oni przeszkadzają te dzieciaki ciągle. Powycinam wam coś tam, no, ze środka. Zsuń się, no, skorzystaj sobie. A potem idź oglądaj telewizję, bo już mi się nie chce klikać tych obrazów wam cały czas. Miała się do końca włożyć. Ona śpiąca jest. Horac? Czy wy to widzicie? To nasz ten syn. Tak, na klopie. Dzień dobry, Focia na klopie. Co on tu robi? To oni studentów przyprowadzają ze szkoły, halo. Pytyfy. No patrzcie, to nasz syn. Nasz brat. Jeszcze zobaczę sobie drzewko nasze. Wow. Ładnie, ładnie. Dobra, Wolfgang, wracaj z tej roboty. Idź sobie weź Natasza prysznic. I pójdziecie do jakiejś restauracji czy coś, nie? To on ma się z nią umówić, czy ona się z nim ma umówić? Chyba ona ma zaprosić jego, tak mi się wydaje. Weźmy te kwiatki stąd w końcu, bo one tu już stoją chyba z 3 odcinki. Poproszę wziąć na ręce. Braciszku, zajmij się mną. Weźmiesz to na ręce? O, Stana! Stana! O. O. Słodko, zrobiłem Focie razem. No, tak. Dobrze mi idzie, nie? Jak zawsze. Wow. Jakie słodziaki, może tak o. No. Pięknie. Moje chłopaki. Dobra, muszę ogarnąć Wolfganga. Ty! Dobra. Dobra, wykąp się. Ale tak na szybkości, Wolfgang. Bez wylegiwania się.
Dobra, prześpij się chwilę, ale tylko chwilę, bo wychodzimy na randkę. I mnie to nie obchodzi. Trzeba ogarnąć te wasze... Kamila. Chodź tutaj. Natasza śpi. O, jutro ma Mariola urodziny. Za dwa dni. Kamila i Iga jest już nastolatkiem. Fascynujące. Ty jednak prysznic bierzesz? Okej. Okay. To wstawaj, Natasza. Chodź tu. Do męża. Swojego. Zaproś go na randkę, bo powiedz, że masz już dosyć siedzenia w domu z dzieciakami i... Albo dzisiaj wyjdziemy, Wolfgang, albo ja zwariuję. Ty nawet, Wolfgang, nie wiesz, że twoja żona płacze po kątach. Jest taka nieszczęśliwa. Nie masz pojęcia. Wyjęłaś z tego prysznica. Ludzie. Ile się można myć? Zapytaj, umówisz się ze mną? No. Dobra, chodźcie. Jedziemy stąd. Jedziemy stąd, diabły. Natasza i Wolfgang. I jesteśmy... Trochę tu ubogo, ale trudno. Sobie może od razu weźmiemy stolik. Nie będziemy tutaj kombinować. Zjemy sobie. O, jaki fryz. Dawaj mi, zjemy sobie coś, bo jesteśmy głodni. A potem będziemy zajmować się dalszą randką. O czym myślisz? Co to było? Co? Myślisz o tym samym, jakie to jest romantyczne? Zamów dla wszystkich. Ja nie wiem za bardzo, co to było. Może dasz tyk z rusztu? Nie wiem, co widzicie, ale ty... O, chcecie mieć zdjęcie z tym razem? Co? O, nie trafiłam. To były chyba kotlety wieprzowe tamto, co oni chcieli. Trudno. Proszę mi tu szamać. No i? Super. Wstawać w takim razie. Skoro już jedliście. O, teraz naprawdę, Wolfgang, nie miałeś kiedy. Gdzie wy idziecie, halo? Proszę mi tutaj. A ty chcesz ją pomasować, dobra. Pomasuj. Kozia! A ty co chcesz? Zabawiać go? Co to za gra? Nie widziałam jeszcze tego. Chodźcie do budki. Chodźcie do budki. Zdjęcie romantyczne. Ktoś nam idzie. Tak, nie wiem, jakoś ta randka słabo. Czemu on ma minus 5500 za to? Wolfgang!
Te fue. Co ty robisz? Jesteś ze mną na randce, ty się interesujesz jakimś kolesiem. Weźcie się ogarnijcie trochę. Oni w ogóle są dziwni dzisiaj. I czy nie będzie platynowej randki? Co z wami stało? Boże święty, ten entuzjazm i w ogóle. Ogarnijcie się trochę. No. Ja to naprawdę nie wiem. Ogarnąć mi się tu raz dwa. Boże, ten brzuch ganga. Jak mu wyskoczył tutaj normalnie. A ty co chcesz? Chcesz go pochwalić? No dobra. Dajecie. No, sublime, el cumplimiento de ser. No to jeszcze wirt. I chodźcie. Wolfgang. Turek rzymski. Boże, co ja robię? Wsiądę do pojazdu. Może to nam zatrybi. Chodźcie. Ona też chce Barbara samochodzie już. Ale nie. Ona chce. No to nie swoje Barbara. Czy... A, dobra, już myślałam, że się nie da, dobra. Jestem ślepa. O, ja słyszałam to moje. Super. O, to właśnie chodziło. No. Róbcie. Halo. Proszę moi drodzy, w takim razie będę kończyć na tym nasz odcinek. Tutaj podniosłam im troszkę te paseczki. Mam nadzieję, że Natasza będzie już bardziej zadowolona ze swojego życia. Tak, wyrwała się na chwilę z domu. Wiecie. Tysiące to ja zakończę jeszcze randkę, żeby... O, mi się już gra przecina przez ten deszcz. Gdzie to można zakończyć? Jak to się kończy? To ty musisz zakończyć. Zakończ randkę. No i super. No dobra, my wracamy sobie do domu. I cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia i pa pa.